Witajcie w kolejnym odcinku z serii Oko w oko. Dzisiaj odcinek pod tytułem Rzęsy w kolorze. Mamy kolorowe rzęsy w trzech wersjach kolorystycznych. We fioletowej, różowej i niebieskiej. Oraz rzęsy ombre przechodzące z czerni w granat i z czerni we fiolet. A dlaczego dopiero teraz? A no właśnie dlatego, że staraliśmy się opracować dla Was tak naprawdę produkt idealny. Wygodny do pracy, łatwy do pracy, ze świetnym paskiem kleju, z którego łatwo rzęski schodzą, doskonale tworzą się kępki. Mają idealny skręt, mamy je w dwóch wersjach. Mamy profil C i profil D. Do metody 1:1 mamy 0,1, a do metody objętościowej 0,07. Jeśli chodzi o stylizację, do których możecie użyć tych rzęsek, to tak naprawdę ogranicza Was tylko i wyłącznie wyobraźnia. Tak naprawdę możecie je wplatać pomiędzy rzęsy czarne. Możecie mieszać ze sobą kolory. Świetną opcją jest użycie na przykład rzęsek kolorowych w stylizacji 1:1, wplatając co którąś rzęskę kolorową. Efekt nie będzie tak oczywisty, nie będzie bardzo wyraźny, da Wam tylko taką delikatną poświatę koloru i ktoś, kto będzie na nas patrzył, nie do końca będzie wiedział, co się na tym oku dzieje, a zadzieje się coś fajnego. Czy możemy też mieszać skręty? Oczywiście. Tak jak w stylizacjach tworzycie sobie wachlarze z mieszanymi skrętami, tak samo tutaj możecie pracować na skrętach. A ja zawsze chciałam mieć kolorowe rzęsy. Powiedz, Daga, do moich oczu, jakich użyłabyś kolorów? No słuchajcie, Karolina ma oczy takie zielono-niebieskie. Z naszej oferty na pewno bym skusiła się tutaj na rzęsy niebieskie, bądź ombre niebieskie, ale też mogłabym wpleść rzęski fioletowe. Pytamy zawsze klientkę, czego od nas oczekuje, czego by chciała, ale też musimy troszeczkę ją przekonać do tego, bo zwykle klientki troszeczkę kolorów się boją. Fajnie, jak macie jakieś portfolio, w którym możecie pokazać, jak taką stylizację można zrobić. Mamy dla Was kilka takich stylizacji przykładowych, które za chwileczkę Wam opiszemy, co zostało na oczku zrobione. To są rzęski całe w kolorze i macie przeplecione rzęski różowe, rzęski niebieskie i fioletowe. Tylko w wewnętrznym kąciku znajdują się rzęski czarne. Kolejna opcja to jest wplecenie kilku kępek z metody 2-3D pomiędzy rzęski czarne. Już widać ten kolor, ale nie jest tak wyrazisty. To jest tylko akcent, który ma podkreślić tęczówkę. Zobaczcie, jak intrygująco wygląda oko z zaznaczonym tylko akcentem w zewnętrznym kąciku. To jest kilka kępek w jednym kolorze. Efekt jest super. Jesteśmy ciekawe, które z naszych rzęs podobały Wam się najbardziej. Napiszcie w komentarzach, co Wam się najbardziej podoba, komentujcie, zobaczymy, a może chcecie jakiś inny kolor w naszej ofercie zobaczyć.